wszystkie te samospełniające się przepowiednie ja traktuję jako wypowiedzi strażaków podpalaczy. Ja uważam, że jeżeli tak dużo wiedzą i już tak są przekonani, że ten atak, czy to brudną bombą atomową, czy bronią chemiczną ma nastąpić, i już tak o tym wiedzą ci wszyscy funkcjonariusze, no to po prostu ja rozumiem, że taka rzecz krąży na giełdzie. Jest na giełdzie służb i dziennikarzy podłączonych pod te służby. No i cóż, ewidentne jest zapotrzebowanie na jakieś europejskie Pearl Harbor, na jakiś europejski 11 września 2001. I już tym razem to nie będzie żaden tam atak w metrze czy na lotnisku, to nie będzie rozstrzelanie jakichś tam dziennikarzy brukowej gazetki w Paryżu czy atak na dyskotekę satanistyczną. To musi być coś większego. Po co? No w tych samych celach, w jakich przeprowadzono wielką operację 11 września 2001. Bez tej operacji nie można by całego świata przestawić na tory wojenne. Nie można by zaprowadzić w takim tempie piorunującym reżimu policyjnego na kontynencie amerykańskim, prawda? Państwo, nie wiem, czy tej sprawie poświęcaliście tutaj uwagę, ale jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to bardzo proszę, żebyście przestudiowali sprawę ataków z 11 września 2001 roku i te studia niedługie, nie wymagające wielu tygodni pracy, no one pomogą wam uzmysłowić sobie, że na przykład w Pentagon nie uderzył wtedy żaden samolot, że siódma wieża World Trade Center zawaliła się tak jak dwie pierwsze, tak samo, chociaż żaden samolot w nią nie uderzył. I tak dalej, i tak dalej. No mieliśmy do czynienia z ogromną operacją, prawda? World Trade Center się spaliło, stopiło, ani kawałek samolotu tam nie dało się odzyskać, ale znalazł się paszport jednego z zamachowców w tych ruinach, prawda? Otóż mamy do czynienia z ludźmi, którzy robią takie rzeczy. Mamy do czynienia z ludźmi, którzy są w stanie takie rzeczy wymyślić, wyegzekwować, a następnie wyegzekwować lojalność i posłuszeństwo światowego systemu dezinformacji, tak żeby wersja oficjalna trzymała się, tak? Przez lata. Otóż sądzę, że Polska z takimi ludźmi ma właśnie w tej chwili do czynienia. Dlaczego? W jakim celu rozpętywać w Polsce wojnę? W jakim celu atakować na przykład brudną bombą zgromadzenie młodzieży światowej z papieżem Franciszkiem w Oświęcimiu albo atakować warszawskie metro bombą chemiczną przywiezioną przez gwardzistów narodowych z Illinois? Bo przecież oni, mili chłopcy z tego Illinois, ale oni jak to w wojsku wcale nie muszą wiedzieć, co jest tam w tej piątej czy 105 z kolei drewnianej skrzyni, którą mają na pace w samolocie. Bo w wojsku, wiecie państwo, no w końcu operacje pod fałszywą flagą to jest norma, bynajmniej nie eksces, bynajmniej nie jakiś odświętny wyjątek w historii. Przecież plan pułkownika Stauffenberga, prawda? Operacja Walkiria. To był plan wykorzystania operacji zaplanowanej i przećwiczonej, ćwiczeń garnizonu berlińskiego do tego, żeby dokonać przewrotu, zamachu stanu. No, analogia tu jest w tym, że wiecie państwo, jak nawet wszyscy żołnierze, którzy mają do nas w czerwcu przyjechać na manewry Anaconda, jeżeli im się będzie zdawało, że jadą na manewry, to znowu w wojsku to tak jest, że jak jest alarm i wyjeżdżamy z koszar, to zanim parę dni nie minie, nie będziemy wiedzieli, czy my jesteśmy na manewrach, czy na prawdziwej wojnie. Prawda? Bo nikt żołnierzowi nie tłumaczy, czy to się dzieje naprawdę, czy to tylko tak dla picu.
Chcę przez to powiedzieć, że każdą tego typu dużą operację, przemieszczenia jednostek, transport sprzętu i materiałów wojennych można wykorzystać w niejednym celu. Bardzo wielorakie może być wykorzystanie takich operacji. Po co jednakowoż robić wojnę w Europie Środkowej? No dlatego, że może najpierw od tej Europy Zachodniej zaczynając. Dlaczego miałby wylecieć w powietrze, jak prorokuje pan generał Paweł Pruszyński, jakiś tam stadion w czasie, powiedzmy, finałów czy półfinałów Euro 2016? No to ja sądzę, że to finał albo półfinał, bo 5 lipca się kończy Ramadan. I jakby tak przed końcem Ramadanu się znalazł ten tam syryjski paszport, to będzie takie mniej wiarygodne. Więc obstawiam, że to raczej między 5 a 10. Jeżeli coś ma walnąć, to tam walnie. Otóż tego typu operacja jest potrzebna dla wygenerowania i zalegitymizowania masowych migracji. Już operacja z uchodźcami na chodźcami bardzo wiele zrobiła w tym celu, ale teraz, skoro pan Moshe Kantor pojechał do Moskwy i zauważcie, wybrał sobie Włodzimierza Putina na powiernika swoich niepokojów i trosk. Nie pojechał do Waszyngtonu, nie pojechał do Londynu, pojechał do Moskwy i tam powiedział, że Żydzi nie są bezpieczni, a Putin powiedział, to przyjeżdżajcie do nas. No, to znaczy, że Europejski Kongres Żydów uznaje Rosję nie za wroga, nie za źródło niebezpieczeństwa, ale raczej za gwaranta bezpieczeństwa, prawda? To znowu jakoś się sprzeciwia tym wersjom uproszczonym, które są propagowane w naszych mediach w ostatnich miesiącach i latach, prawda? Otóż wykluczam realizm, odmawiam realizmu. Takiej wersji, w której jednocześnie na dwóch różnych teatrach wojennych Rosja miałaby występować raz jako równorzędny partner i wiarygodny aliant, a na drugim teatrze jako wróg, przeciwnik i źródło wszelkiego zła. Otóż dzisiaj w ten sposób przedstawia nam się sytuacja. W lutym tego roku w Monachium odbył się taki zjazd, tak, konferencja z udziałem premiera Rosji Miedwiediewa i premier Rosji Miedwiediew powiedział, że nasi wojskowi, mówiąc nasi, miał na myśli amerykańskich i rosyjskich, co dzień trudzą się nad zaprowadzeniem porządku, pokoju, ładu, czy już nie wiem jakich tam słów użył, w Syrii, na Bliskim Wschodzie. Czyli na Bliskim Wschodzie jest sztama, a w Europie Środkowej miałaby być kosa jednocześnie. Czyli to jest, proszę Państwa, taka wersja, w której Państwo macie w to uwierzyć, że alianci lądują w Normandii, a jednocześnie Afrika Korps razem z 8 Armią stabilizują Tunezję. Tak? Na mój rozum to jest niemożliwe. Na mój rozum jesteśmy obiektem, celem wojny dezinformacyjnej. No i właśnie w nowoczesnym świecie nie mówi się o wojnie dezinformacyjnej, tylko mówi się o, jeszcze raz przypomnę, bo strasznie mi się podoba ten termin, strategicznym zarządzaniu percepcją. Strategic Perception Management. I to są studia już całe i już można przeczytać całe referaty na ten temat na stronach rządowych i wojskowych amerykańskich. Strategiczne zarządzanie percepcją. Otóż do kanonów strategicznego zarządzania percepcją należy podsuwanie ofierze fałszywych mniemań, wyobrażeń dotyczących przeciwnika. Mówiąc krótko, chodzi o to, żeby nam się zdawało, że kto inny nas atakuje. A ci, którzy nas właśnie kroją nam portfel, że są naszymi najserdeczniejszymi aliantami. To należy do kanonów strategicznego zarządzania percepcją.
I teraz moje obawy są takie, że jak walnie w zachodniej Europie, to po to, żeby ruszyła ludzka fala, na przyjęcie której wspólnie szykują nas i prezydent Obama, i prezydent Putin, i jeszcze Franciszek papież. Tak? Oni wspólnie, przecież wicesekretarz stanu, który gościł w Warszawie 2-3 dni temu, pan Blinker, poważny funkcjonariusz dyplomacji imperialnej, ale też zauważcie, do nas wysyłają wicesekretarza stanu. Nas pod ludzi obsługują wicesekretarzami. Sekretarz ma ważniejsze sprawy. Otóż pan Blinker w Warszawie jednak położył nacisk na to, że tych uchodźców trzeba przyjmować. Taka jest mądrość etapu. Kolega pana Blinkera z tego samego, koleżanka z tego samego Departamentu Stanu, pani Victoria Nuland. To jest ta pani, która powiedziała 2 lata temu chyba powiedziała, że na demokrację na Ukrainie Amerykanie wydali $5 miliardów. Tak? Otóż ta sama pani Victoria Nuland od wspierania demokracji na Ukrainie, od czego jak wiadomo państwo ukraińskie uległo dezintegracji, tak tam wsparli tę demokrację, że po prostu nie wytrzymała konstrukcja przeciążenia. Ta sama pani Victoria Nuland przejazdem w Warszawie spotkała się owszem z panem Waszczykowskim, ale również spotkała się z panem Petru, którego ja osobiście mam za właśnie jednego z liderów obozu zdrady narodowej. A zatem może towarzysze amerykańscy ciągle jeszcze biorą pod uwagę, że pana Petru wykorzystają jako jakiegoś warszawskiego Jaceniuka po tym, jak nam zrobił tu warszawski Majdan, który nie odbył się, czy nie było, nie skierowano go do realizacji w dniu wczorajszym, ale to nie znaczy, że ten scenariusz całkiem się zdezaktualizował. To zawsze jest możliwe. I to jest zatem druga wojna, którą tutaj widzę. Pierwsza wojna, rezuni ukraińscy, którzy będą napuszczani na Polaków. Druga wojna, uchodźcy nachodźcy. Trzecia wojna, no właśnie, demokraci, którzy będą napastowani przez faszystów. I to także wczoraj mogło być skierowane do realizacji, nie zostało, ale to nie znaczy, że to po ten scenariusz nie można sięgnąć w dowolnym momencie, prawda? Faszyści biją demokratów. I bardzo wiele przeczytaliśmy w ostatnich miesiącach w prasie anglosaskiej, francuskiej, ruskiej o tym, Rosjanie akurat najmniej na ten temat, że demokracja w Polsce szwankuje. I nawet, prawda, taki bałwan jak senator McCain napisał z kolegami list tutaj do Polaków z troską o demokrację. No to z której strony jest to zagrożenie? Z której strony? Czy to jest agentura ruska? Tak, owszem, jest targowica, tylko że ta targowica przyzywa interwencji eurokołchozowej, bo jest doktryna Solidarności, jest klauzula Solidarności w eurokołchozie, prawda? Czyli doktryna Breżniewa eurokołchozowa. Doktryna Breżniewa deklarowała, że gdzieby socjalizm był zagrożony, tam Układ Warszawski spieszy na pomoc. I pospieszył w 1968 roku w Czechosłowacji. A europejska klauzula Solidarności głosi, że gdzieby demokracja była zagrożona, tam wszyscy mają obowiązek spieszyć z pomocą. No i widzimy, że obóz zdrady, zaprzaństwa i agentura międzynarodowa systematycznie przyzywa takiej obcej interwencji. Jaka wojna jest jeszcze możliwa? Możliwa jest limitowana wojna, ale na 4 fajerki, z użyciem całych sił Wojska Polskiego i kończąca się ostatecznie uderzeniem, kontruderzeniem atomowym, deeskalacyjnym ze strony rosyjskiej, wojna w Europie Środkowej z wykorzystaniem Polaków jako proxy przez Amerykanów. Taka wojna zastępcza, wojna per procura. Amerykanie wystawiają Polaczków, a Moskale wystawiają Białorusinów.
I staczamy wojnę, takie ćwiczenie poligonowe. Polacy bronią przesmyku suwalskiego, o którym w ostatnim tygodniu mówił pan minister Macierewicz. I to jest wojna, tradycyjny kierunek strategiczny, brama smoleńska, prawda? W czasie I wojny światowej, w czasie wojen dawnych wieków zawsze ten przesmyk suwalski. Kto obroni przesmyk suwalski, ten wrót Europy broni przed wschodem. I odwrotnie, kto by chciał iść na Moskwę, ten musi iść tym kierunkiem, musi iść przez te Suwałki nieszczęsne. Więc, żebyście państwo wiedzieli, z 5 miesięcy temu, chyba w styczniu albo w lutym, na kontynencie amerykańskim toczone były takie gry sztabowe, gry wojenne. To się tak za biurkiem walczy i z komputerem, prawda? Od jednego stołu sztabowego do drugiego stołu sztabowego przekazywane są informacje o tym, jaki ruch przeciwnik wykonał. I oczywiście to wszystko ci sami sztabowcy, jedni wcielają się w stronę niebieską, a drudzy w stronę czerwoną, prawda? I toczą takie manewry. Dawniej to było tylko na mapie, a teraz to już w komputerze. Otóż stoczone zostały takie gry wojenne właśnie o takim scenariuszu, o którym wspominał pan minister Macierewicz w ostatnich wręcz dniach, bo to chyba tydzień jeszcze nie minął. Pan minister Macierewicz powiedział, nie jest prawdą, że Pribałtyka padnie w 60 godzin, w 2,5 doby. To by trwało znacznie dłużej pod warunkiem, że utrzymamy przesmyk suwalski. Otóż, proszę państwa, tak się składa przypadkiem, że wiem, że ten scenariusz przećwiczyli Amerykanie obrony przesmyku suwalskiego z sukcesem, z ogromnym sukcesem. To znaczy nasi dają radę, Wojsko Polskie nawet tymi siłami tak zdeprecjonowane, zdemontowane, do pewnego stopnia i zdemoralizowane wskutek działań zdradzieckich ostatnich dekad, to Wojsko Polskie ciągle jeszcze stanowi wyzwanie nie do zlekceważenia. Otóż obronilibyśmy ten przesmyk suwalski, rozegrałaby się największa prawdopodobnie bitwa pancerna naszych czasów o te Suwałki i dalibyśmy radę i Rosjanie musieliby ściągać rezerwy dalekie, może nawet z Kaukazu, tak samo jak w 1830-31 roku. No tak, tylko że zabawa się kończy po kilkunastu dniach, Suwałki przemienione w lej po bombie i Rosjanie po prostu spuszczają bombę atomową, tak? Bo nie ma innej opcji, tak? Trzeba to przeciąć. To jest tylko gra sztabowa. To jest tylko gra sztabowa. To się nie dzieje na razie naprawdę. Tylko wiecie państwo, to jest bardzo poważne ryzyko wchodzić w scenariusz taki jak w tej grze sztabowej. Jeszcze raz podkreślę, że to byłaby wojna poniekąd siłami zastępczymi. Na tej wojnie nie musiałby zginąć ani jeden żołnierz amerykański, ani jeden żołnierz rosyjski. I następnego dnia w związku z tym panowie Ławrow i Kerry mogliby usiąść do stołu rokowań w Bazylei czy innym Monachium. I tylko my tutaj mielibyśmy zgliszcza. No bo oprócz Suwałk to trzeba by zbombardować jeszcze tak dla przykładu parę przepraw mostowych na Wiśle, prawda, żeby to przeciąć. I to są scenariusze ćwiczone przez naszych sojuszników amerykańskich. I w te scenariusze wchodzi aktualny warszawski układ władz. I ja uważam to razem z legalizacją użycia broni palnej na terytorium Rzeczypospolitej przez armię obcych państw i służby innych państw, uważam to za ryzyko, którego podejmować nie należy. A teraz jeszcze raz, po co to wszystko miałoby się zdarzyć? Jaki cel tego wszystkiego? No, proszę pana, docelowo chodzi po prostu o ostateczne rozwiązanie kwestii polskiej, to znaczy o oczyszczenie placu budowy, szerokiego placu budowy, bo chodzi o całą Europę Środkową, całe Międzymorze Adriatycko-Bałtycko-Czarnomorskie, oczyszczenie tego placu budowy pod nową konstrukcję geopolityczną, to znaczy pod nowe państwo, nie bójmy się tego słowa. Jakie to państwo? Państwo żydowskie, suwerenność żydowska, wyspowa suwerenność, duże miasta
Na początek nikt by państwa nie straszył wymianą paszportów, stawianiem słupów granicznych i temu podobne, zmianą flagi. Niczego takiego by nie było. Chodzi o kontrolę nad dużymi miastami. A zatem byłaby to suwerenność od Dniepropietrowska i Odessy do Wrocławia i Szczecina. W Dniepropietrowsku obejrzyjcie państwo koniecznie dom Chabadu, wybudowany tam za pieniądze pana Kołomyjskiego, jednego z tych słynnych oligarchów ukraińskich. Jeszcze raz podkreślę, państwo ukraińskie jest fikcją. Jest fikcją. Nie ma czegoś takiego jak państwo ukraińskie. Są różne interesy rozgrywane na terytorium Ukrainy, a sami Ukraińcy mogą być użyci na przykład do tego, żeby troszkę upuścić krwi Polaczkom. Do tego mogą być użyci. Obejrzyjcie państwo dom Chabadu. Co to jest Chabad? A to jest taka sekta chasycka. Na przełomie XVIII i XIX wieku na Litwie żył był rabin Schneur Zalman. Wtedy chasydzi dochodzili do coraz większego znaczenia. I otóż rabin Schneur Zalman napisał taką księgę świętą, otoczoną bardzo serdeczną pamięcią i wręcz nabożnym kultem przez wyznawców rabina Schneura Zalmana. Ta księga ma tytuł Tania i w tej księdze możecie państwo przeczytać, że goje pochodzą od demonów, między innymi. Tak? To nie jest 2000 lat temu, nawet nie 200, tylko teraz księga Tania rabina Schneura Zalmana jest najczęściej drukowaną podobno książką żydowską na świecie. A sam ruch Chabad Lubawicz najbardziej dynamicznie szerzy się w świecie. Liczebność jego członków rośnie. Ruch Chabad Lubawicz to są ci ludzie, z którymi pan prezydent Duda chanukowe świece zapalał, między innymi pod zimę ubiegłego roku. Więc obejrzyjcie sobie dom Chabadu w Dniepropietrowsku. Ja jestem w tych sprawach, ja jestem zdania, że duże inwestycje nie są czynione z założeniem, że będą one bezzwrotne. Nie wierzę w to, żeby ktoś takie czynił wydatki, nie biorąc pod uwagę osiągnięcia zysków, a w tym wypadku po prostu kontroli terytorium. Drugą rzecz, którą państwu polecam w internecie, to by było wystąpienie prezydenta Wrocławia Rafała Dudkiewicza na otwarciu synagogi pod Bocianem. Otwarcie synagogi pod Bocianem, to w zeszłym roku takie było wydarzenie i tam prezydent Dudkiewicz, to polecam, bo to jest krótkie, to nawet chyba 10 minut nie ma, jak pan prezydent przemawia. Otóż to do pary z domem Chabadu w Dniepropietrowsku na dalekiej Ukrainie, to mam nadzieję, że ożywi państwa wyobraźnię i jakoś ją otworzy na te rzeczy, o których tutaj mówię. Otóż budowy kondominium rosyjsko-niemieckiego pod żydowskim zarządem powierniczym, bo powiedziałem żydowska suwerenność wyspowa, prawda? A zatem pewien kompromis dziejowy. Niemcy i Rosjanie, którzy świetnie to rozumieją, że nie ma żadnego mądrego powodu, żeby między sobą walczyć, że trzeba robić interesy. Rosjanie mają surowce, a Niemcy mają rurę i technologię do tłoczenia, tak, tej ropy, tego gazu i jakie tam jeszcze skarby w rosyjskiej ziemi i na Syberii są do przepompowania. Otóż dwie wojny światowe, a właściwie jedna długa w XX stuleciu z pewnym interwałem, to była kłótnia w rodzinie, to było pewne nieporozumienie. Moskwa i Berlin bardzo dobrze to widzą, że ich przeznaczeniem jest kooperacja. Dla nas, Polaków, ta kooperacja zawsze będzie po naszym trupie, prawda? Dlatego, że powiedziała to Katarzyna zwana Wielką w XVIII stuleciu, najlepiej, żeby między Petersburgiem a Berlinem nie było żadnej innej stolicy. Ona, to wtedy był Petersburg, nie Moskwa, prawda? Ale państwo rozumiecie, że to jest wyrok. Otóż polityka i Berlina, i słyszałem, że pani Merkel na biurku ma podobiznę carycy Katarzyny.
Nie wiem, czy to plotki, czy to rzeczywiście ktoś to biurko oglądał. Oni tak to widzą. Oni tak to widzą. Polska jest pewną zawadą, jest pewnym też obcym ciałem właśnie cywilizacyjnie. Od tych rzeczy wyszliśmy tutaj dzisiaj, więc warto o tym pamiętać. Taki jest kontekst. Rosja, chociaż należy więcej dostrzegać komplikacji w obrazie, w wizerunku tego państwa, niż to podpowiada amerykańska i robiona na użytek Polaków niemiecka i żydowska propaganda ostatnich lat i miesięcy. Ta Rosja jest, że tak powiem, ciekawsza. Tam jest więcej rzeczy ciekawych do dostrzeżenia, ale rzeczywiście można powiedzieć, że ta Rosja jest dla nas groźna, ponieważ horyzont swoich aspiracji i ustrojowych modeli, które bierze pod uwagę, wyznacza Rosjanom, no właśnie, Katarzyna Wielka i Piotr również Wielkim zwany na nasze utrapienie. I Rosja, która będzie tak skonstruowana, Rosja, która nie jest w stanie głębiej zajrzeć we własną historię, ona zawsze będzie dla nas groźna. I podobnie Niemcy. Podobnie Niemcy, dla których wyrocznią pozostanie Fryderyk Wielki i Bismarck i może ewentualnie Stresemann. Te Niemcy nie są dla nas bezpieczne, ponieważ i jedni, i drudzy nie biorą tutaj pod uwagę naszego suwerennego funkcjonowania na naszym własnym terytorium. I te płyty tektoniczne, rosyjska i niemiecka, dążą do zwarcia. Dążą do zwarcia w celu właśnie umożliwienia sobie korzystnej kooperacji Nord Stream 2, 3, 4, 5, ile tam zechcą tego sobie pobudować. Otóż na to przychodzą Amerykanie. Amerykanie, którzy wiedzą, że jeżeli Niemcy i Rosjanie zblatują się, jest to przestępcze środowisko, więc możemy używać terminologii przestępczej, jeśli się zblatują i uda im się uzyskać możliwość takiej kooperacji bez żadnych pośredników, no to wtedy Amerykanie wylatują z kontynentu europejskiego. Jeśli kooperacja Berlina i Moskwy zostanie pomyślnie utrwalona i skonsumowana, to wtedy Amerykanie nie mają punktu oparcia na kontynencie europejskim. I Amerykanie chcą w związku z tym utrzymać tutaj swoją pozycję arbitra. Chcą pozostać na kontynencie europejskim jako wujek dobra rada, którego zawsze trzeba zapytać o zgodę. Ale jednocześnie, mając tę konieczność geostrategiczną, no bo Ameryka, która by wyleciała z kontynentu europejskiego, traci hegemonię globalną, prawda? No tak, ale o tę hegemonię globalną musi Ameryka zawalczyć przede wszystkim z Chinami. Więc z tego powodu musi wyjść z kontynentu europejskiego, w tym sensie, że nie może tutaj utrzymywać wielkich sił w gotowości. Nie stać jej na to. Amerykanie to oficjalnie zadeklarowali. To jest ich nowa doktryna wojenna, no nowa od końca XX stulecia, prawda? Że nie biorą pod uwagę walki wojny światowej toczonej jednocześnie na dwóch wielkich teatrach wojennych. A zatem, żeby stoczyć swoją główną walkę, Amerykanie muszą się skoncentrować na Pacyfiku, na Chinach. W związku z tym muszą pozamykać sprawy bliskowschodnie i środkowoeuropejskie. Pozamykać, zostawiając w tych miejscach swoich plenipotentów. Takich, którzy zagwarantują, że jak się wujek dobra rada odwróci, to tam, prawda, myszy nie będą za bardzo samodzielnie harcowały. No i cóż, na Bliskim Wschodzie załatwiają te sprawy i ma to taki bardzo taką jaskrawą konsekwencję w odwróceniu sojuszów na Bliskim Wschodzie. Iran, który przez kilkadziesiąt lat był centralnym wrogiem i źródłem wszelkiego zła. Tak? W propagandzie irańskiej Stany Zjednoczone wielki szatan, a Izrael mały szatan, i w propagandzie amerykańskiej, izraelskiej Iran źródło wszelkiego zła. Otóż przed półtora rokiem odwrócono sojusze. Iran został z kategorii wrogów przeniesiony do kategorii wiarygodnych partnerów ze względu na Chiny, ponieważ to w Iranie są kurki z ropą, które trzeba kontrolować, żeby Chińczykom nie domknął się bilans energetyczny.
I z tego powodu Amerykanie robią takie przemeblowanie na Bliskim Wschodzie. Ale skoro robią takie przemeblowanie na Bliskim Wschodzie, to zmienia się otoczenie geopolityczne Izraela. Skoro Iran nie jest już wrogiem i nie ma być zbombardowany, co jeszcze było na tapecie 3 lata temu, o co się głośno dopominał pan premier Netanyahu jeszcze przed rokiem w Waszyngtonie, chociaż już wtedy wiedział, że ta rzecz nie nastąpi, skoro Iran nie jest już wrogiem, tylko wiarygodnym partnerem, to Iran buduje swoją bombę atomową, bo mu pozwolono na kontynuację programu atomowego, a zatem Iran podnosi się do rangi aspirującego mocarstwa regionalnego i wtedy dla państwa położonego w Palestynie jest za ciasno na Bliskim Wschodzie. Po prostu. Dotychczasowa doktryna państwowa Izraela zakładała eliminowanie wszelkich okolicznych, nazwijmy to, potencjalnych punktów krystalizacji geopolitycznej. To znaczy każdy, kto by wyrastał ponad innych, dostawał po głowie i Izrael był bezpieczny. Otóż teraz na skutek tych uwarunkowań wyższego rzędu, globalnych, właśnie wojna z Chinami, skoro Iran nie zostanie skarcony, tylko przed Iranem zapalono zielone światło, w każdym razie na tym etapie w tej chwili jesteśmy, zielone światło dla irańskiego projektu atomowego, to dla Izraela na Bliskim Wschodzie jest za ciasno. I teraz ja, proszę państwa, nie prorokuję, nie twierdzę, że w Izraelu zostanie zwinięta chorągiewka. Ja nie twierdzę, że państwo Izrael zostanie postawione w stan likwidacji. Ja tylko twierdzę, że uczciwi politycy i solidni generałowie tego państwa nie mogą tolerować tego stanu. I musieli już dawno dostrzec takie zagrożenie, musieli już dawno zorientować się, że mogą znaleźć się w takim położeniu i w związku z tym oni potrzebują bazy na stałym lądzie. Potrzebują bazy na kontynencie. No i prosta sprawa. Wszystkie uwarunkowania historyczne, przesłanki historyczne, obecność Żydów w Europie Środkowej przez stulecia. Zauważcie, jak ciekawie odświeżono pamięć Chazarii średniowiecznej, czyli Ukraina aż po Morze Kaspijskie jako ojczyzna Żydów w średniowieczu. No, spopularyzowano to. Proszę sobie zapisać. Chazaria. Jeszcze paręnaście lat temu to była wiedza raczej ezoteryczna wśród adeptów historii, literatury, to było bardziej popularne. A teraz bardzo dużo ludzi się wręcz fascynuje dziejami Chazarii. Tak? Ja odczuwam w tym renesansie Chazarii, zainteresowań Chazarią, przypisuję temu też pewną nieprzypadkowość. Więc wszystko to razem biorąc do kupy. Jest tylko jedna rzecz, której trzeba dokonać, żeby od Dniepropietrowska i Odessy do Szczecina i Wrocławia mogła rozpocząć się, nazwijmy to, infrastrukturalna faza instalacji nowej suwerenności żydowskiej. Bo to, podkreślam, to nie jest literatura, to musi wejść w fazę inwestycji, instalacji infrastrukturalnych. Po prostu armia państwa położonego w Palestynie musi gdzieś mieć ten alternatywny bunkier dowodzenia i musi gdzieś mieć alternatywny magazyn dla części swoich zasobów broni niekonwencjonalnej, której, jak wiadomo, oficjalnie Izrael nie posiada, ale nieoficjalnie wszyscy wiedzą, że może ma tych głowic atomowych 200, a może 400, prawda? Otóż gdzieś to wszystko musi leżeć bezpiecznie. I taka faza, moim zdaniem, jest już bliska. Jedna rzecz jest potrzebna do tego, żeby to wykonać. Otóż ta rzecz, ta przeszkoda, to jest kilkadziesiąt tysięcy najbardziej ideowej polskiej młodzieży. To jest ta przeszkoda. Najbardziej łebskiej, rozgarniętej, patriotycznie zorientowanej. I tę młodzież w cholerę, żeby ją szlak trafił, trzeba posłać na wojnę.
Tak? Bo nie można tutaj przecież wjechać, urządzić jakiejś rzezi zbrodni katyńskiej czy palmirskiej, prawda? Bo to by niewyjściowo wyglądało w telewizorze. Trzeba tak zrobić, żeby jeszcze Polacy sami chcieli. Trzeba zatem skierować młode polskie pokolenie na jakąś wojnę. I jesteśmy w tej chwili właśnie w tej sytuacji. Te sprawy się moim zdaniem w tej chwili ważą. Te sprawy się ważą, czy tego lata, czy następnej wiosny młodym Polakom zostanie wskazana taka wojenna ścieżka. Nie wiem, czy się jasno wyraziłem, czy coś z tego, co mówię, wymaga jeszcze dalszych wyjaśnień. Wniosek, konkluzja, nie iść na tę wojnę. Cokolwiek państwu pokażą, jakiekolwiek miraże będą roztaczać, a wśród tych miraży szczególnie smacznym, łechcącym polskie podniebienie patriotyczne, że tak powiem, jest miraż powrotu na Międzymorze, o czym nam tutaj opowiadają różni amerykańscy mądrale, pan Friedman, prawda? Międzymorze. Niektórzy tam pokątnie mówią, że jak się Ukraina teraz rozpada, to może my do Lwowa wrócimy. No ja bym bardzo chciał wrócić do Lwowa, tylko oświadczam, że w tej chwili państwo polskie, które posądzam o to, że istnieje ono bardzo problematycznie i właściwie tylko na poziomie grupy rekonstrukcji historycznej, to znaczy pan prezes Jarosław z panem prezydentem Andrzejem, tworzą pewną grupę rekonstrukcji historycznej, do której jeszcze za mało ludzi przystąpiło, do tej grupy rekonstrukcji historycznej. Otóż to państwo, gdyby zostało posłane na jakąś wojnę, to nawet jeśli ta wojna będzie w pierwszym okresie, na etapie wyjściowym, jeśli będzie się wiązała z jakimś sukcesem podanym nam na tacy, to wiecie państwo, nawet za wygrane wojny trzeba płacić. Nawet za wygrane wojny trzeba płacić. Nie ma wojen, które nie kosztują. I w związku z tym, i to jest już ostatni akapit, ta ostatnia wojna, która nas czeka, no to jest oczywiście wojna z lichwiarzami, których narzędziem jest weksel, prawda? To znaczy przyjeżdżają komornicy i mówią, proszę płacić. I otóż jeszcze raz, gdybyśmy nawet zostali posłani na wojnę, w której wspólnie pani Wiktoria Nuland z panem Władimirem Żyrynowskim dadzą nam Lwów na tacy, to rachunki, jakie będą do zapłacenia za tę wojnę, są nie do udźwignięcia przez aktualne państwo polskie. Aktualne państwo polskie jest bowiem atrapą i bankrutem. I rozumiecie państwo, że jesteśmy w niewoli dłużniczej, to znaczy w dowolnym momencie lichwiarze mogą nas zbombardować kryzysem finansowym, mogą nam powiedzieć, demokracja u was nie domaga, dużo o tym czytaliśmy w gazetach, w związku z tym obniżamy wam rating i nie kupujemy waszych obligacji Skarbu Państwa. Prawda? I koniec rolowania dywanika i proszę płacić. Bankructwo. Z dnia na dzień bankructwo. Przecież wiadomo, że cały budżet tego państwa postperelowskiego to właśnie jest taki rolowany dywanik. I obligacje, cały ten proceder płacimy, coraz głębiej się zadłużamy, no ale to jest głód narkotykowy, z którego jest strasznie trudno się wyzwolić. Więc to są te wojny, których perspektywę bardzo wyraźnie widzę i bardzo to trudna rzecz do wyobrażenia, ale najważniejsza rzecz, nie dać się na te wojny posłać, nie dać się w nie wkręcić, bo wojna, na którą teraz pójdziemy, to będzie ta wojna, z której już Rzeczpospolita nie wróci. Ukraina była na pierwsze danie, a Polska jest tutaj daniem głównym. Daniem głównym po to, żeby Europa Środkowa mogła zostać transformowana, jak to oni mówią, prawda? Bo w Departamencie Stanu Amerykańskim czytałem, że na przykład jest taki desk Middle East Transition.
Middle East Transition, tak? To tam ludziki jakieś, prawda, to się ogląda z kosmosu, z satelity, jak grę komputerową to się ogląda i to się wszystko nazywa Middle East Transition. Zaprowadzamy demokrację w Syrii, z tym nam trochę nie wychodzi, hodujemy potwora z Loch Ness, czyli państwo ISIS, żeby mieć coś interesującego do straszenia publiki, bo Osama Ibn Laden już się zużył, już trzeba go było urzędowo zabić, więc musi być jak w sequelu Gwiezdnych Wojen, musi być o 1500 więcej nowych efektów, żeby to dobrze wyglądało, prawda? Jak w kolejnym Władcy Pierścieni musi być, czy tam Hobbicie, więcej musi być, bo inaczej publika nie kupi tego, prawda? Już nie uwierzy w ten paszport syryjski tam wygrzebany z gruzów. Takie wojny, proszę pana, i trzeba się dać nie posłać na tę wojnę. To jest największe wyzwanie, przed jakim stoi w tej chwili Polska. To jest największe wyzwanie dla polskiej elity, którą mam nadzieję, że jak najszybciej zaczniecie państwo infiltrować, a następnie zastępować tę elitę. I mam nadzieję, że nie dacie państwo Polski poprowadzić na wojnę.